Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidor, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję z Zagrajmy w Rayman 2 Wielka Ucieczka na Dreamcasta. I jest to ostatnia wersja, którą nagrywam na kanale i przy okazji muszę to podkreślić, bo czemu by nie. Poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gierki, czyli w dużym skrócie serce świata zostało zniszczone i musimy, że tak powiem, znajdować srebrne lumy, które będą powoli odbudowywać serce świata, w sensie Rayman pochłaniając te srebrne lumy, to przy okazji będzie coraz silniejszy i będzie mógł również przyczynić się do odbudowania serca świata. Zdobyliśmy pierwszą maskę Polokusa, pokonując strażnika maski, jakim był Axel. Poznaliśmy w sumie boga tej gry, czyli Polokusa. No i w zasadzie zrobiliśmy tam pierwsze 4 chyba albo 5 poziomów, tak więc ja teraz sobie chodzę po tej wyspie drzwi, ponieważ cofniemy się do najpierwszejszego poziomu, nie, przepraszam, do tutaj się cofniemy. Tak, tutaj? Nie, tutaj się cofniemy, dobrze mówiłem. Do najpierwszego poziomu się cofniemy, dlatego że jest jedna rzecz, którą chcę wam bardzo, ale to bardzo pokazać i bardzo mi na tym zależy, tak więc widzimy się za chwilę. No i dobra, jesteśmy z powrotem, jesteśmy tutaj, gdzie powinniśmy być od początku. I lecimy. No dobra, może jeszcze nie teraz. Musimy odmierzyć. Dobra, tutaj troszeczkę dałem dupy, muszę przyznać. Więc jeszcze raz. Kurde, za słabo. Nie powinno tak być, nie powinno to się tak skończyć. Dobra. Elegancko. Dobra, jesteśmy w ekskluzywnej ścieżce, której żadna inna wersja nie ma oprócz wersji na Dreamcasta. Nawet z tego co wiem, chyba wersja na 3DS-a tego nie ma. I co? Idziemy sobie teraz tutaj. Ponieważ zdobyliśmy ostatnim razem 2 kryształowe globy. Nadal nie mam jakby polskiej nazwy do tego przedmiotu, więc po prostu mówię na to kryształowe globy. I idziemy sobie teraz tutaj. Do wioski globoksów. Tak jest, jest to coś ekskluzywnego, jeżeli chodzi o wersję Dreamcastową, ponieważ tego nie ma w wersji Revolution, a przepraszam, jest wioska Globoxów w wersji Revolution, tylko w trochę inny sposób zrobiona. Tak więc no, to macie jedyny teraz widok wioski Globoxów, dlatego że my tutaj wracać nie będziemy. Nie wiem, czy w ogóle będę zbierał te wszystkie kryształowe globy, bo one co prawda odblokowują minigierki, które równie dobrze też robiliśmy w Revolution. Więc trochę to jest bez sensu, przyznam. Ale mogę ją wam jako taką ciekawostkę pokazać, czemu by nie. Mamy nawet te kryształowe globy, 2, które zdobyłem. Entrance to Pyralimus. I nawet czekajcie, podejdziemy tutaj i wam pokażę, o co chodzi z tym. No to jest dosłownie to, co robiliśmy w Raymanie Revolution. Wiadomo, wersja na Dreamcasta była pierwszą wersją, która coś takiego pokazała, ale chodzi o sam fakt, że jednak już to robiliśmy w Raymanie Revolution, więc no jak widzicie, to są te same minigierki, tylko po prostu, że w wersji Dreamcastowej. Nic szczególnego, nic nie dostajemy nawet za to, tak więc wychodzimy sobie stąd. No dobra, no to co jedynie możemy sobie tutaj jeszcze pogadać tutaj z NPC-ami. Tutaj w ogóle jest jeden taki ciekawy easter egg. W sensie jedno dziecko jest dosyć... O! Brainox. Okej, on się Brainox nazywa. I on tutaj będzie z nami rozmawiał i on ciekawą kwestię poruszy. Dokładnie tak, to jest właśnie ten easter egg. Że on mnie kojarzy z Raymana jedynki, no nie? A to nawet nie jest Aglet, jakby ktoś się pytał. Nie wiadomo w ogóle, kto to jest jakiś czerwony globox. Dobra, i on będzie się tylko powtarzał, tak więc nic szczególnego, jeżeli chodzi o wioskę globoxów, tutaj nie znajdziemy. Tak jak widzicie, no to jest cała wioska globoxu. Globoxów w wersji Dreamcastowej. Jak dla mnie troszeczkę biedna ona jest i troszeczkę nie rozumiem podniety ludzi, szczerze, tą wioską. Nic szczególnego. Wydaje mi się, że w Revolution była o wiele lepsza. W mojej opinii.
Ale to jest moja opinia, tak więc chcąc nie chcąc, mam nadzieję, że zostanie ona w jakikolwiek sposób uszanowana. Dobra, no to ja sobie stąd w takim... O kurde, Jezu, wróciłem się tam, myślałem, że będę musiał teraz tym tunelem wyjść. Ale swoją drogą ciekawe to zrobili, muszę przyznać. W sensie sama ścieżka jest jak najbardziej spoko, ale moja wioska w mojej opinii dupy nie urywa. Dobra, to widzimy się w takim razie na wyspie drzwi, żeby tam, że tak powiem, żeli popą przejść dalej. I następne poziomy zacząć robić w końcu, no nie? No a dzisiaj sobie zaczniemy, że tak powiem, sesję od menhirowych wzgórz, tak więc jedziemy z Hoxem. To jest pierwszy poziom po przejściu świątyni wody i lodu, tak więc zobaczymy co i jak i gdzie. Oczywiście tutaj Murphy przyłazi do nas z informacją, że mamy uważać na biegającą rakietę. Żebyśmy przypadkowo nie stali sobie w miejscu i nie oberwali. A Rayman mu podziękuje za poradę. Nie ma problemu. Elegancko, dobra, fajnie, wszystko, nie ma problemu. Tak więc, skoro nie ma problemu... Słyszę, że już tu kurde naparza tymi swoimi. Teraz gdzieś tutaj było coś... A dobra, walić to, bo tam na dole jest klatka, tak więc... Tutaj chyba był ten przełącznik. Ta. I co, kółkiem w tym wypadku, jak ja sobie kółkiem gram, to mogę sobie dawać tego speeda. No, Murphy nam tutaj pogratulował, że udało nam się zniszczyć drzwi tą rakietką. I tutaj mamy informację od Brzytwobrotego, że mamy uważać, ponieważ tutaj kręcą się strażnicy, którzy medytują, czy tam odpoczywają, czy tam regenerują swoje siły, ale ja mam to w dupie i idę ich od razu atakować. Nie będę się patyczkował z nim. Co ten Brzytwobrody sobie myśli, kurde. No i drzwi się tutaj nam otworzyły, albo brama, whatever. I takie coś chyba też było w Revolution i chyba w wersji PC-towej. Albo i na Dreamcast i na Revolution, bo to są bardzo do siebie podobne sekwencje. Będę musiał research zrobić i wtedy dać wam informacje w adnotacji. Oczywiście, jak najbardziej tak, więc idziemy dalej sobie. Zapomniałem wspomnieć, że to jest dla osób grających już w Raymana, to jest dosyć interesujący poziom. Dlatego, że tutaj nie będziemy mogli go ukończyć od razu. Dlaczego? No to się przekonacie za niedługo. Nie będę taki śmieć i podejdziemy, a raczej podlecimy do góry i sobie zniszczymy klateczkę. Ta jest. Żeby były w razie co lumy. To, że nie robię 100%, nie oznacza, że będę kompletnie wszystko ignorował, dlatego że no jednak potem te tinsiny będą się pruć do mnie, że ja nie zbieram i nie będę mógł dalej gry przejść, a wolę jednak mieć tą wymaganą w miarę ilość lumów. I klatek, bo klatki też są dosyć istotne. Dla osób grających w wersję na PlayStation 1 to tutaj zaraz by nas druga rakieta goniła, ale w Revolution, w oryginale, no i w wersji Dreamcastowej mają to totalnie w dupie i tylko my sobie lecimy przez cały poziom i musimy uważać na te macki z hentajców czy innych tego typu odklejeńców od rzeczywistości. O, przy okazji jednego luma ominąłem, ale to nie problem, to nie wstyd. I elegancko. To, co trzeba było zrobić, zrobiliśmy. Teraz tak. A tu chyba beczka będzie, co nie? Czy nie będzie beczki? Tak, jest tu beczka. Zapomniałem, że... Bo w Revolution trzeba było mieć tutaj jakiś upgrade. Bo tutaj od razu beczki nie było i tam chyba trzeba było coś zrobić. Kurde, nie pamiętam już. A jakiś czas temu nagrywałem to Revolution. Może no nie jakiś czas temu, no bo trochę czasu jednak minęło od nagrywek z Revolution, więc mam prawo zapomnieć. Dawaj. Go, 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 Power Rangers. Lecimy do przodu, nie do tyłu. Elegancko. Dobra. Więc teraz tak, musimy iść do góry, ponieważ u góry będzie na nas czekał strażnik. I będziemy musieli tego strażnika, że tak powiem, troszeczkę pocisnąć. Ponieważ nas będzie on denerwował tylko. I po nim, dobra.
tyle z niego było. I możemy sobie zejść na dół. I teraz kultowa cutscenka dla wszystkich fanów Raymana, którzy zagrywali się tak jak ja w Raymana 2, czyli po prostu Clark i jego problemy z żołądkiem. Oh yeah! I to jest w ogóle pierwsza cutscenka, gdzie nie ma tego czarnego paska, gdzie postać przemawia, tylko po prostu jest, wiecie, tekst tak na, jakby był wklejony, nie? Widzicie, o co chodzi, nie? Bo zawsze jak są cutscenki, gdzie dana postać przemawia, to jest przecież ten taki czarny prostokąt i ten tekst się mieści w tym czarnym prostokącie. No i tutaj oczywiście coś zeżarł ten nieszczęsny Clark w walce z tymi, z robopiratami. Boli go żołądek i oczywiście logika w świecie Raymana. Nie jakieś, nie wiem, tam herbatę, nie jakiś napój, który złagodzi ból, tylko musimy iść do naszej poprzedniej lokacji, czyli na bagna, w celu znalezienia eliksiru życia. Kumacie to? Rozumiecie, o co chodzi? Rozumiecie tę logikę, czy nie rozumiecie? Bo jeżeli nie rozumiecie, to spokojnie, ja też tego nie rozumiem. I dla mnie jest to momentami aż chore, przyznam. Ale okej, no jak trzeba, to trzeba. Bagna zapomnienia. Przepraszam, nie bagna, moczary przebudzenia. Jezus Maria, co ja mam z bagnami? Mi to się, kurde, z Raymanem jedynką ten skojarzyło. To są moczary przebudzenia, nie bagna. Tak to jest niestety, jak się dawno trochę nie grało w Raymana 2 i dużo się ostatnimi czasy w Raymana 1 pykało i tak trochę te nazwy się ze sobą trochę mi zmieszały. No bo nie oszukujmy, tak szczerze, nazwy w tych Raymanach są dosyć do siebie podobne, w sensie między Raymanem 1 a 2, takie widać, czuć podobieństwo mocne. I to myślę, że wiele osób tutaj w pewien sposób, jeżeli chodzi o nazwy, to... Znaczy, no, jeżeli nie chcecie, nie musicie mi racji przyznawać, bo nie mówię, że ja mam tutaj rację 100%, ale ja zauważyłem takie po prostu podobieństwo. No i dobra, mamy teraz dyskusję między Jano a Raymanem, ponieważ tak, to jest strażnik tego miejsca, to jest Jano. I on oczywiście powiedział, że znamy lokację tego miejsca i że nas tam wpuści. I mamy po prostu znaleźć to, co nasze, i pozwoli nam sobie tam oczywiście chodzić, ale jeśli on nas złapie, no to nie będzie miał dla nas litości, w dużym skrócie. I to jest lokacja, która, jak ja byłem mały, ja się bałem tej lokacji. Przyznam, że no przerażenie było i to srogie. Ogólnie poziom jest zrobiony w ten sposób, że mamy 50 lumów do znalezienia i 0 klatek, więc to jest poziom, w którym w wersji Revolution przychodzimy raz i potem do tego poziomu wracać już nie możemy. No chyba, że zrobimy sobie nowego save'a, no to wiadomo, o co chodzi. No ale generalnie według fabuły to jest taka lokacja bardziej jednorazowa, niż żeby tutaj przychodzić i tak dalej. No chyba, że chcemy sobie cały czas, kurde, robić wyścigi z Jano, no to wtedy co innego. Ale ogólnie tak, jak byłem mały i myślę, że nie tylko ja miałem z tym styczność, ale po prostu robiąc tę lokację, to troszeczkę przyznam, że jest to taka creepy mocno lokacja. I dla dzieciaka, który pierwszy raz gra w tę gierkę, no może, kurde, spowodować ciary na dupie i na plecach. Ja w sumie miałem coś takiego nawet będąc dorosłym, teraz tak. Mam czasami wrażenie, że grając w tę gierkę, która, no, jest mocno skierowana targetem do młodszych, no to jednak taka osoba, nie wiem, 5-6-letnia, grając w ten poziom, może się delikatnie przerazić i to nie jest żaden wstyd. Wręcz przeciwnie, bo lokacja została zrobiona w taki sposób, żeby trochę straszyć, no. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo patrząc na to, nie jestem w stanie innego wniosku tutaj się dopatrzeć. I ta platforma, którą teraz widzicie, gdzie skaczą tutaj te małe Jano, no to ona w wersji Revolution była niżej położona, w sensie jeszcze niżej. Aha, i ogólnie też taka istotna ciekawostka, jeżeli chodzi o odnośnie wersji PS1-kowej Raymana 2, jest taka, że bagna zapomnienia nie mają jakby, w sensie, kurwa, moczary przebudzenia, przepraszam, już mi się mylą lokacje Rayman 2, Rayman 1.
w moczarach przebudzenia nie ma jakby tego poziomu. Że nie jakby w moczarach przebudzenia w ogóle kompletnie Jano został wycięty. W sensie nie ma w ogóle tego drzewa, do którego my się teraz tam dostaliśmy. I nie ma w ogóle tej cutscenki z Jano. Po prostu jaskinia złych snów, czyli lokacja, w której teraz jesteśmy, to jest zupełnie osobna lokacja w mapie świata. Jeżeli to tak mogę ująć po prostu. Jest to zupełnie inna lokacja i nie musimy jakby, żeby dostać się tutaj, wchodzić do moczarów przebudzenia i rozmawiać z Jano, ponieważ tego drzewa jakby nie ma w tej wersji. Tylko po prostu na mapie się utworzą, że tak powiem, jaskinia złych snów i po prostu tam możemy wejść. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem, ponieważ kurde... ostatnio mam właśnie takie problemy, że język mi się mega plącze. To jest dlatego, że no trochę nie nagrywałem teraz. Ostatni mój film był nagrany 31 grudnia i to nawet dwa filmy, bo to było podsumowanie i początek roku. No nie licząc oczywiście tego shitposta, który teraz wrzuciłem na YouTube'a z tym, że typowy gracz po imprezie sylwestrowej. No to tak szczerze to ten... To no dawno nagrywałem, jeżeli mam być szczery, jeżeli chodzi o takie, wiecie, bardziej serie poważno-śmieszkujące, czyli właśnie let's play'e u mnie, bo lubię sobie czasami śrubę dokręcić, jeżeli chodzi o jakieś takie śmieszki. Tak więc no przyznam, że troszeczkę delikatny stresik się pojawia, ale bardziej patrzę teraz na to na luzie, żeby... Mam nadzieję, że chociaż wam się ta seria spodoba, bo wiem, że to jest kolejny z rzędu Rayman 2, no ale... Cóż poradzić. Chciałem zrobić ostatnią wersję, to zrobię ostatnią wersję i widzę, że tutaj tą kulą nie dorzucimy, więc chyba tam trzeba będzie. Bo chyba w wersji Revolution lub w wersji PC-towej dało się tam dorzucić, ale no w wersji na Dreamcasta się nie da, albo to było w wersji na PS1, nie pamiętam już. Która jest z tych wersji w każdym razie? I lecimy z koksem, lecimy, lecimy, nie śpimy. Ta jest. I w ogóle zawsze, za każdym razem, kiedy widzę to coś tutaj, to zawsze mi się to z minionkiem kojarzy. Nie wiem, czy wam też się w ogóle to skojarzyło z minionkiem. No tak szczerze, jedno oko, taki kurde cyklop. Gdyż minionki miały dwie pary oczu, tak? Dwie pary oczu. I znowu te caterpillary, tylko z dziwnym wyrazem twarzy. Tak, minionki miały chyba dwie pary oczu, albo też jedną. Nie pamiętam już. W każdym razie mi się to właśnie z minionkami kojarzy, dlatego właśnie tak... Za każdym razem zwracam na to uwagę. Ale dobra, lecimy w takim razie z koksem tutaj. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. W ogóle jestem ciekaw, ile my dzisiaj poziomów przejdziemy, bo poprzednia sesja trwała godzinę i 3 minuty. Tam myślę, że też coś koło tego będzie trwać, bo tak chcę sobie trochę na zapas nagrać, dlatego że tak jak już wspominałem poprzednim razem, robię sobie te let's play'e na zapas. Chciałem to przez chwilę nazwać jak gamer, czyli katalog let's play, i powiedzmy, że nazwa byłaby adekwatna do tego, co robię. Ale ja bym bardziej to nazwał, że po prostu robię sobie listę let's play. O, ja będę bardziej oryginalny i powiem, że to jest taka bardziej lista let's play, gdzie to po prostu nagrywam serię na zapas i później publikuję jak z karabinu. Tyle, że różnica między tym, co robiłem w 2021, a tym, co robię teraz, jest taka, że w 2021, jak nagrywałem na zapas, to od razu na następny dzień mieliście odcinki, że po prostu to z automatu leciało i szybko to montowałem i po prostu nakładałem na siebie presję. A ten rok myślę, że bardziej na luzie zrobię, na zasadzie takiej, że po prostu nagram, co nagram sobie na zapas i prawdopodobnie z końcem stycznia albo początkiem lutego będziecie mieli te odcinki. Co prawda będą to odcinki z miesięcznym opóźnieniem, no bo ja tutaj gadam, że dzisiaj to nagrywam na przykład 9 stycznia o 13:10. A wy to przykładowo będziecie widzieli w lutym, nie? No to będzie takie dosyć interesujące, muszę przyznać. No ale trudno się mówi. Trzeba jakby z tym żyć. Myślę, że to nawet będzie też dobre, bo przy okazji dla mnie psychicznie przy okazji będzie to odpoczynek. Bo powiem wam szczerze, że montowanie tak wszystkiego na szybko, żeby po prostu odcinki były codziennie i tak dalej, tak jak to robiłem przez cały 2021 i 2020 i też trochę przez 2019,
To jest psychicznie bardzo, ale to bardzo męczące. Uwierzcie mi, to nie jest żadne takie robienie z siebie, brzydko mówiąc, pizdy czy coś, tylko to jest faktycznie bardzo męczące i jeżeli jesteście twórcami, zagrajmerami, czy w ogóle nawet vlogerami, jak nawet nagrywacie vlogi na zapas i chcecie potem to publikować od razu według, powiedzmy, tygodnia, albo po prostu, żeby codziennie było przez cały miesiąc, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Jak potem na szybko, wiecie, szybko montujecie, by po prostu było, nie? No i idziemy sobie tutaj. I uwaga, zaczyna się. Tu oczywiście taka muzyka by inna trochę leciała, bo tu jeszcze leci muzyka z poprzedniej sekcji. A w Revolution by leciała zupełnie inna muzyczka. No i mamy tutaj, kurde, coś, co również powodowało, że dzieci po prostu mogły czuć przerażenie, grając w ten poziom. To jest właśnie muzyka, która nam teraz towarzyszy i ta gęba Jano, która ślini się po prostu na nasz widok. I tutaj chciałbym naprawdę nie brzmieć jak osoba, która wali naprawdę mocnymi docinkami, ale no powiem wprost, że Jano troszeczkę, przyznam, że czuję się trochę niekomfortowo przez to, że ty się tak ślinisz, bo mam wrażenie, że ty z Raymanem chciałbyś zrobić pewne rzeczy, o których tutaj nie chcę dyskutować, gdyż mogą mi film zdjąć. Ja myślę po prostu, że Jano tutaj, kurde, to jest taki, kurde, jak to się mówi, sęp trochę na Raymana i tak, kurde, widać, że zauroczony w Raymanie chyba jest chłop. Co chłop zrobił? Co chłop zrobił? W ogóle nie rozumiem logiki tego, po co my tutaj wracamy, biorąc checkpoint i te cztery lumy, skoro tak czy siak musimy iść znowu w tamtą stronę. To jest totalny bezsens. Też tak uważacie? Dajcie mi znać, czy też tak uważacie, bo ja uważam, że to jest totalny bezsens. Dobra. Teraz będziesz czarował, kurde, czarodzieju. Z krwi i kości. Od siedmiu boleści. W ogóle nie wiem, czy wiecie. Ja to mówię w zasadzie co każdy let's play z Raymana dwójki, ale myślę, że warto te informacje wam przekazać. Ogólnie Jano jako postać, to nie wiem, czy wiecie, ale jest koszmarem Polokusa. Po czym to można rozpoznać, że jest to koszmar Polokusa? Chociażby po tym, że nosi taką samą czapkę jak on. I fabularnie jest to potwierdzone, że jest on koszmarem Polokusa, który się tam zrodził bodajże w jednym ze snów Polokusa. No i mamy nawet 100% zrobione, więc wow, w lokacji, w której teoretycznie nie powinniśmy wracać, mamy 100%, więc no fajnie, przy okazji oczyściliśmy lokację, do której już nigdy tak czy siak nie wrócimy. I nie mówię tutaj już kompletnie, jeżeli chodzi o let's play, tylko bardziej mówię na zasadzie takiej, że po co tutaj wracać, skoro zebraliśmy wszystko. No może co jedynie dla czerwonych lumów, ale to tylko taki szczegół nic nieznaczący, bym bardziej powiedział. Dawaj, czaruj. Czaruj, czaruj. No, jeszcze raz. What? Dobra, dobra, przez chwilę musiałem tutaj się skupić, bo wydawało mi się, że dziwny bóg się chciał tutaj zrobić. Bo ogólnie, jeżeli chodzi o tę walkę, to ja miałem tą walkę kompletnie pobugowaną w wersji na Nintendo 64. A już mówię dlaczego, o kurde. Już mówię dlaczego. Ponieważ zanim bym się tutaj dostał, to było coś takiego, że jak Jano doskoczył właśnie na tamtą stronę, to on zapadł się od razu pod ziemię, no nie? I tak mi się zdarzyło, dlatego że miałem uszkodzony ROM w wersji Nintendo 64. Ale wiecie, chodzi po prostu o sam fakt, że to dosyć komicznie wyglądało. Muszę przyznać, że Jano, który doskakuje tam i po prostu zapada się pod ziemię, nie? Bez jakiejkolwiek walki, bez niczego, a ja se tam stoję, kurde, i się zastanawiam, jak on to zrobił, no nie?
Jeszcze to kamehameha, kurde, co Rayman puścił zaraz za nim leciało. Ja pierdzielę, ale to śmiesznie się buguje czasami. To jest. Udało się, dostaliśmy się tutaj wcześniej niż Jano, co troszeczkę jest interesujące, bo Jano tak czy siak się zapadł pod ziemię i teoretycznie on powinien już tutaj dawno być, ale okazuje się, że jednak my się wcześniej dostaliśmy, co Jano oczywiście chcąc nie chcąc musi nam przyznać. No i mówi, że cały skarb teraz należy do nas i mamy teraz postawiony wybór. Albo bierzemy skarb, albo mówimy, że nie bierzemy skarbu i tak dalej. No, ci co oglądali Revolution w wersję pecetową, będą wiedzieli, co się dzieje, kiedy powiem, że znaleźliśmy skarb i zabieramy go sobie, więc ja sobie wezmę tutaj, że nie zabieramy. I od razu dokonam mądrej decyzji. W wersji na PS1 nie macie wyboru, po prostu Rayman z automatu wybiera decyzję taką, a nie inną, i Jano w wersji na PS1 wyśmiewa za to Raymana. No, Jano w wersji na PS1 to jest chuj totalny, tak więc... To tyle mogę powiedzieć, bo tutaj to, mimo że on jest taki z charakteru przerażający, to chociaż przyzna nam, że właśnie tak jak tutaj powiedział, że po prostu podjęliśmy dobrą decyzję, no nie? I dał nam dzięki temu eliksir życia, więc teraz z automatu wyszliśmy z tego poziomu, gdzie w wersji na PC-ta musielibyśmy i w wersji Revolution iść do exitu, więc teraz wracamy do menhirowych wzgórz. Albo do cierniowych wzgórz, tak więc widzimy się za niedługo.